Pani Moniko, może ciężko to jakby stwierdzić, ale naprawdę jesteśmy na sesji do magazynu Viva, mimo tych warunków dość polowych. I jak zobaczyłem, że pani jest na liście naszych bohaterek, gdyż numer jest specjalny, mówi o sile kobiet, no to oczywiście pomyślałem sobie, kandydatura idealna, ale z drugiej strony pani rzadko pojawia się na okładkach magazynów. Co więc panią przekonało, żeby wziąć udział w tym projekcie? To, że będzie właśnie o sile kobiet, to kto będzie brał udział w sesji, no i przede wszystkim Kasia Naczelna. Viva przekonała mnie do tego, że to jest bardzo dobry projekt. Ja panią postrzegam, ponieważ nie mieliśmy jeszcze nigdy okazji porozmawiać. No jako, odbieram panią jako tę Moniką Olejnik, którą widzę przez 30 minut w kropce na D, czyli bezkompromisową, która potrafi wbić szpilę, a nawet gnieść gościa tak jakby w ziemię. Czy to jest tak, że te 30 minut na ekranie to jest pewien rodzaj spektaklu, czy pani jest dokładnie taką osobą, kiedy schodzi z anteny? Po pierwsze nie 30, a 20 minut, więc trochę pan wydłużył mój program. Rzeczywiście czasami mam dłuższe programy, jak jest specjalne wydanie kropki. Czy to jest spektakl? Nie wiem, no pewnego rodzaju bycie dziennikarzem, prowadzenie programów radiowych czy telewizyjnych, to jest, ma coś z teatru, ale jest to potwornie wyczerpujące. Wydaje się, że to 20 minut to jest, cały czas muszę mieć adrenalinę. Mam takie momenty, gdzie mnie potwornie głowa boli i myślę, że nie podołam. Mimo wszystko wchodzę do studia, tak jak mówię, jest adrenalina i natychmiast uruchamiają mi się pytania, kontakt z moim gościem, choć czasami są bardzo niekontaktowi. Bardzo niekontaktowi. Pani robi wszystko, żeby ich rozruszać. Żeby ich rozruszać, tak. Miałam kiedyś zabawne sytuacje, jak mi spadł kolczyk z ucha i jeden z moich gości złapał ten kolczyk. Kiedyś była taka sytuacja, że chyba poseł Cymański miał włączony telefon i telefon zadzwonił, zaczął się kręcić na stole, potem spadł ze stołu, potem ja... Więc kamerzyści musieli podążyć, bo ja prawie weszłam pod stołu, tak, wszystko na żywo, tak. Ale czy to jest tak, że ci goście, ponieważ ja jako widz odbieram, że część z nich naprawdę się pani boi, albo po prostu czuję, że to jest taki trening, że teraz będzie pytanie, pytanie, odpowiedź, pytanie. Czy to jest tak, że jak państwo schodzą z tej anteny, to jest zupełnie inna relacja? Różnie. Kiedyś jeden z polityków dostał szał po programie i zaczął na mnie krzyczeć, że nie na takie pytania się umawialiśmy. Ja powiedziałam, że w ogóle się nie umawialiśmy, więc nie wiem, o co chodzi. Ale bardzo spokojny pan, dżentelmen i nagle wpadł w furię. Tak to bywa czasami. To jest ta siła zawodowa, ale muszę też zobaczyć tą siłę prywatną. Pani życie, jakby, no, można by napisać o tym książkę, ale gdyby pani miała wybrać jakiś taki jeden czy dwa momenty, które były dla pani jakimś takim największym sprawdzianem, żeby ukazać tę moc jako kobiety, jako człowieka? To trudno powiedzieć, który moment. Najważniejszym momentem w moim życiu to było to, jak przyszłam do radiowej Trójki i Piotr Kaczkowski powiedział, usłyszał mój głos, powiedział, nadaje się, bierzemy ją. To był taki najważniejszy moment w moim życiu. Ważnym momentem było oczywiście tworzenie stacji TVN, bo pracuję w niej od początku z małą przerwą. To jak Mariusz Walter, ile serca, ile energii poświęcał w to, żeby ta stacja z niczego zrobiła się tak wielka, jak jest w tej chwili, to jest niesamowite. Myślałem, że takim, jeżeli chodzi o sprawdziany, to pani powie na przykład o tym momencie, kiedy dziecko było w przedszkolu, a pani musiała pracować na najwyższych obrotach, no bo też sobie pani założyła chyba taki plan. No, kiedyś miałam taką sytuację, że byłam na zebraniu właśnie na kolegium i mój syn był w przedszkolu i pomyślałam sobie, Boże, co on robić w tym przedszkolu, tak potwornie płakał przed wyjściem. I wyszłam z zebrania, to było na najazdu w przedszkole, podczołgałam się pod okno, patrzę, jest mój niejadek, chodzi z taką grubą kanapką i je. Także to było strasznie zabawne. Syn urósł, a ja pracuję, czasami właśnie pewne momenty jego życia jakoś mi tak przemknęły, bo ja ciągle biegałam z mikrofonem. A to było tak, że tą siłę pani zawsze miała w sobie? Czy na przykład, nie wiem, trzeba było to jakoś wypracować? Zawsze byłam bardzo silną osobą. Jak byłam dziewczynką, to bawiłam się nie lalkami, a pistoletami, scyzorykami, z chłopakami się bawiłam, więc może tę siłę zaczerpnęłam od nich. Choć to oni ode mnie też czerpali. I buntowałaś pani przeciwko nauczycielom, jeżeli dobrze wyczytałem. Tak, buntowałam się przeciwko nauczycielom, buntowałam się przeciwko rodzicom. Miałam taki... Jak to się wyrażało? To się tak wyrażało, że zamykałam drzwi przed nimi, w ogóle nie chciałam się z nimi kontaktować. Czytałam dużo książek, strasznie dużo książek czytałam. Któregoś razu byłam zmuszona do opuszczenia mojego liceum, chodziłam do innego liceum, ale dzięki temu przeczytałam też dużo książek, bo jeździłam autobusem na drugi koniec Warszawy. I też zabrała pani klasę do łazienek, jak nauczyciele nie chcieli zrobić tej wycieczki. Tak, tak, tak. Nie, nie do łazienek. Z Saskiej Kępy do Powsina.
To ja mam... Pan sobie wyobraża takie dzieci 11-letnie? Wie pani co, jak sobie... Jak myślę o pani, to myślę sobie, że to jest wszystko możliwe. Ale jeszcze klasa była taka lojalna, że nikt nie wydał nauczycielce, kto był prowodyrem. Fantastycznie.